Dzień dobry, Adela Maziarek, firma Natural Crop Poland. Znajdujemy się w miejscowości Lubcz w województwie opolskim. Dzisiaj przeprowadzimy lustrację buraków cukrowych pod kątem oceny ich kondycji, a także spróbujemy podpowiedzieć, jakie zabiegi możemy wykonać na dalszym etapie ich rozwoju po to, aby wesprzeć ich dalszy rozwój. Na tej plantacji została wysiana odmiana Marinus. Siew odbył się 20 marca. Jeżeli chodzi o warunki, jakie panowały w trakcie siewu, to były one prawie idealne. Może było lekko za zimno, warstwa wierzchnia była delikatnie przesuszona, ale już po miesiącu czasu pojawiły się wschody, były one równomierne, obsada była praktycznie idealna, więc widzimy, że te warunki nie zaszkodziły w jakimś większym stopniu dla roślin. Jeżeli chodzi o przedplon, to w zeszłym roku była tutaj kukurydza, resztki pożniwne oczywiście zostały przeorane, aby też wykorzystać ten potencjał plonotwórczy słomy. Na tym polu zastosowano nawóz mineralny 8-20-30 w dawce 240 kg i to jak na razie było jedyne nawożenie na ten moment. Oraz udało wykonać się do tej pory dwa zabiegi herbicydowe i ostatni zabieg był wykonany dwa dni temu. Ze względu na to, że warunki atmosferyczne po wschodach już nam się lekko, że tak powiem, pogorszyły, bo pogłębił nam się deficyt wody, to te zabiegi herbicydowe mogły mocniej odbić się na kondycji roślin. Sprawdźmy więc zatem, jak wygląda obecnie roślina uprawna. Tutaj troszeczkę wilgoci w glebie jeszcze nam zostało, więc na ten moment rośliny aż tak bardzo z niedoboru tej wody nie cierpią, pomimo tego, że ostatni opad był parę tygodni temu. Widzimy również, że na roślinkach występują nam tutaj objawy niedoboru molibdenu. Charakteryzują się one takimi mniejszymi przebarwieniami na blaszkach liściowych, więc to nam mówi na pewno to, że do pierwszego naszego tego zabiegu dolistnego, dokarmiającego na pewno będzie trzeba dorzucić tego molibdenu. Jeżeli chodzi o system korzeniowy, to widzimy tutaj, że dosyć fajnie nam się on tutaj rozrasta, że struktura gleby jest na tyle fajna, że on jest w stanie nam tutaj iść głębiej w glebę. No ale oczywiście roślinki są jeszcze na tyle malutkie, że ten system korzeniowy również jest jeszcze dosyć mały. Widzimy również, że te dwa zabiegi herbicydowe, które dotychczas zostały wykonane, świetnie się spisują z tego względu, że tutaj chwasty dwuliścienne zaczęły nam już ginąć. Natomiast jeżeli chodzi o roślinę uprawną, to nie widzimy tutaj tego stresu herbicydowego, który się ujawnia zazwyczaj w tym, że występują tu takie przebarwienia, ale też, że zatrzymuje się wzrost roślin. Jest to spowodowane tym, że do obu zabiegów został dodany Natural Crop SL. Jest to nawóz dolistny z funkcją biostymulatora i adiuwanta. Jego główną funkcją jest przede wszystkim ochrona rośliny uprawnej przed występującym właśnie stresem herbicydowym. Rośliny uprawne zazwyczaj one mają taką odporność w stosunku do herbicydów, więc one tego stresu nie powinny odczuwać, ale zazwyczaj właśnie dzieje się tak, że jeżeli jeszcze do tego nałożą się warunki atmosferyczne, na liściach zaczynają się pojawiać właśnie te takie uschnięcia, przestają nam rosnąć i właśnie Natural Crop SL ma za zadanie zredukować do minimum ten stres poprzez to, że dajemy gotowe aminokwasy, które roślina sama nie musi produkować do zwalczenia stresu, tylko wykorzystuje właśnie te, które podamy w Natural Crop SL. Oprócz tej funkcji ochronnej powoduje również to, że substancja aktywna bardziej trzyma się na liściach, czyli jest większa skuteczność danego zabiegu, tak? Czyli oprócz tego, że chronimy roślinę uprawną, zwiększamy również skuteczność danego zabiegu herbicydowego. Te chwasty są szybciej zwalczane. Natural Crop SL jest to produkt bardzo czysty i bezpieczny. Posiada niskie zasolenie oraz optymalne pH, dzięki czemu świetnie sprawdza się do wszelkich mieszanin zbiornikowych, zarówno do tych herbicydowych, jak i fungicydowych, insektycydowych, czy nawet dokarmiania. Jak widzicie Państwo, Natural Crop SL
tej mieszaninie z herbicydem bardzo dobrze się sprawdził w ochronie buraka cukrowego, ale nie zapominajmy także, że przed nami jeszcze jest kukurydza. Tam również będziecie walczyć z chwastami, więc ten dodatek Natural Crop SL również może pomóc tej kukurydzy po to, aby ona nie odczuwała tych stresów herbicydowych, ale także innych stresów, które występują w trakcie wegetacji. Tutaj takim największym stresem oczywiście zawsze jest ta pogoda, niedobór wody, wysokie temperatury, które powodują to, że rośliny nie są w stanie wykorzystać tych składników pokarmowych z gleby, więc one zaczynają cierpieć. Jeżeli cierpią, przestają rosnąć, bo skupiają się na tym, aby ten stres zredukować. Natomiast dodatek Natural Crop SL spowoduje to, że damy gotowy budulec dla rośliny i ona go wykorzysta właśnie do walki z tym stresem i bardzo szybko sobie z nim poradzi i zacznie już normalnie nam rosnąć. W moim gospodarstwie uprawiam buraki cukrowe, kukurydzę na ziarno, pszenicę ozimą, rzepak ozimy oraz kroch na suche nasiona. I do każdego zabiegu herbicydowego, fungicydowego oraz do dokarmiania dolistnego używam Natural Crop SL od 0,5 do 1 litra na hektar. Po zastosowaniu SL-ki jest lepsze pokrycie cieczą roboczą rośliny i przyczyniło się do zmniejszenia stresu oraz zaobserwowałem, że roślina szybciej staje się zielona. Po zakończonej walce z chwastami dwuliściennymi przyjdzie czas na to, żebyśmy wykonali pierwsze dokarmianie dolistne. Zaczynają się wysokie temperatury, nie ma tej wody, nie wiemy jakie będą dalsze warunki w trakcie sezonu wegetacyjnego, więc przy tym pierwszym zabiegu warto skupić się na tym, aby mocniej wesprzeć kondycję roślin. Warto do tego zabiegu dodać Smartseal, jest to nawóz krzemowo-wapniowy, który da nam 4 podstawowe korzyści. Po pierwsze, wzmocni nam proces fotosyntezy, dzięki czemu roślina będzie lepiej odżywiona, będzie lepiej wybarwiona. Dzięki temu, że ten proces fotosyntezy będzie intensywniej nam zachodził, wtedy soki komórkowe rośliny będą bardziej zagęszczone, zwiększy się produkcja cukru, a co za tym idzie, zwiększy się plon cukru z hektara. Drugą korzyścią to jest ograniczenie stresu suszowego, z tego względu, że roślina będzie lepiej gospodarowała wodą, którą w sobie ma. Trzecią korzyścią to jest też ograniczenie aktywności szkodników, a także nasilenia patogenów grzybowych, z tego względu, że zarówno krzem, jak i wapń mocno nam wzmacniają ściany komórkowe i wszystkie szkodniki o aparatach gryzących, gryząco-ssących będą miały utrudniony dostęp do komórek. To samo dzieje się z grzybami, tak? One będą się wolniej nam namnażać. Tutaj mamy też takie doniesienia od gospodarstw, które już stosują Smartseal regularnie na swoich plantacjach buraków, które mówią nam o tym, że presja chwościka jest odsunięta tak jakby o 2-3 tygodnie niż na tych plantacjach, które są prowadzone bez Smartsealu. I ostatnia korzyść również jest taka, że rośliny bardzo szybko regenerują się po tych stresach herbicydowych. Jeżeli chodzi o zastosowanie Smartsealu, to tutaj stosujemy go dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym. Jest to właśnie ta faza 4-6 liść i 2 tygodnie po tym pierwszym zabiegu dawkowanie 1 kg na hektar. Pomimo tego, że obecnie warunki atmosferyczne nie są zbyt korzystne dla roślin uprawnych, to jednak mamy możliwość wesprzeć rośliny na dalszym etapie rozwoju. Stosując właśnie te dwa rozwiązania, czyli Natural Crop SL oraz Smartseal. Żegnając się z Państwem, życzę jak najmniej stresów i jak najwyższych plonów.